Nie daj sobie wmówić, że tatuaż to chwilowa moda, ani że wywodzi się z więzienia. Dzisiaj dam Ci parę argumentów, które w naukowy sposób pozwolą Ci obalić uprzedzenia względem Twoich tatuaży. Ile razy spotkał Cię stereotyp, że tatuaż to chwilowa moda? Albo że tylko w więzieniu takie robią. Usłyszysz dzisiaj ode mnie sporo na temat historii tej sztuki i pokażę Ci, że wspomniane przed chwilą teksty to po prostu powtarzanie wyssanych z palca stereotypów. Nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, która tatuażowego sceptyka mogłaby solidnie zamurować. A w trakcie filmu wreszcie ujawnię, nad czym pracowałem kilka lat. Więc oglądaj pilnie. Przejdźmy zatem do historii tatuażu. Archeolodzy słusznie wskazują, że ludzie tatuują się od tysięcy lat. Takie praktyki były obecne zarówno w Europie, jak i prawdopodobnie na całym świecie. Starożytnym, a nawet prehistorycznym mieszkańcom naszej planety nie zawsze chodziło o aspekt estetyczny czy o upiększenie ciała. Niekiedy naukowcy dopatrują się ewentualnych przyczyn wykonania tatuaży również w kwestiach medycznych. Jednym z najciekawszych przykładów, które dobrze zapamiętałem, jest Otzi, czyli człowiek lodu, znaleziony w Alpach Odsalskich, na pasie granicznym między Austrią i Włochami. Jednak sądownie uznano terytorium za włoskie. Pomijając ogromną wartość archeologiczną odkrycia, w kontekście tego filmu najciekawszy jest fakt, że dzięki zamrożeniu ciało zachowało się względnie dobrze. Właśnie dlatego badaczom udało się ustalić, że Otzi miał aż kilkadziesiąt tatuaży. Jego 61 zdobień najprawdopodobniej nie miało wyłącznie charakteru estetycznego. Naukowcy odkryli, że cierpiał na wiele schorzeń, m.in. miażdżyce, stany zwyrodnieniowe stawów wywołane pasożytami, a nawet był nosicielem bakterii odpowiedzialnych za boreliozę. To najstarszy udokumentowany przykład zarażenia, więc nie tylko dzisiaj kleszcze stanowią zagrożenie dla zdrowia. Wyobraź sobie, że te choroby mogły dawać objawy właśnie w tych miejscach, w których Otzi był wytatuowany. Czy miało to znaczenie religijne, duchowe? A może była to po prostu forma permanentnej akupunktury? Badacze z Południowo-Tyrolskiego Muzeum Archeologicznego nie są co do tego zgodni, ale wskazują na pewną zależność. Występuje zgodność umiejscowienia tatuaży Otziego z punktami kluczowymi dla dalekowschodniej techniki leczenia, czyli akupunktury. Możliwe więc, że człowiek lodu chciał w ten sposób złagodzić ból, który mu dokuczał. Tego niestety nikomu już nie powie. Biorąc jednak pod uwagę, że zmarł ponad 5000 lat temu i nie miał dostępu do badań, fakt, że jego tatuaże pokrywały się z punktami, które mogły dawać konkretne objawy związane z gnębiącymi go chorobami, no trudno uznać to za przypadek. I tak też sądzą niektórzy naukowcy. To, co przed chwilą Ci opowiedziałem i co jeszcze zaraz dalej opowiem, to fragmenty mojego projektu dotyczącego tatuaży. Tak się składa, że wreszcie, po kilku latach zbierania materiałów i ponad roku pisania, właśnie wydaję swoją książkę. Ale wracamy do filmu, a powiem Ci więcej o książce pod jego koniec. Jakie zdobienia Otzi nosił na skórze? Większość z nich to zgrupowane linie o różnej szerokości, od 1 do 3 mm i długości, od 7 aż do 40 mm. Choć trafiły się również dwa krzyżyki. Jednak nie kojarz tego z kulturą chrześcijańską. Nie dość, że żył długo przed powstaniem tej religii, to wspomniane tatuaże bardziej przypominają znaki z gry w kółko i krzyżyk, czyli są to po prostu krótkie, przecinające się linie. Z kolei za tusz posłużyły mu bardziej prozaiczne materiały. Były to popiół z ogniska lub sadza. Niestety o tym, jak wykonał dziary, można wyłącznie spekulować. Na podstawie narzędzi i broni, jakie przy nim znaleziono, stawiałbym na patyk z cienką, zaostrzoną końcówką. Raczej mało prawdopodobne, by zrobiono je metalową igłą. A że raczej trudno byłoby mu wytatuować samodzielnie okolice dolnej części pleców, najwyraźniej ktoś mu w tym pomagał. Zatem może już nawet w tak odległych czasach istnieli tatuatorzy. Wątpię, by było to zajęcie na pełen etat, ale jeśli jego ozdoby faktycznie miały za zadanie leczyć, niewykluczone, że szaman bądź inny ówczesny medyk posiadał sprzęt potrzebny do zastosowania takiej kuracji. Gdybym jednak postawił jakieś pieniądze na teorię, że naszego znajomego z Alp wydzierano igłą, przegrałbym. Okazało się, że wzory na jego ciele wcale nie zostały stworzone przez nakłuwanie, jak to się robi dzisiaj. Otzi swoje tatuaże zawdzięcza dużo prostszej metodzie – nacinaniu. Rozciętą skórę wypełniał wspomnianym tuszem, dlatego no,
proces musiał być dość bolesny. Trzeba dodać, że Otzi ma konkurencję w wyścigu o miano pierwszego wydzielonego człowieka. Południowoamerykańskie mumie kultury Chinchorro, z których przynajmniej jedna również nosiła ślad tatuowania, uważa się za potencjalnie starszy od mieszkańca Alp. Ciężko to jednoznacznie rozstrzygnąć, ponieważ już pierwsze badania ujawniły mocną rozbieżność w datowaniu radiowęglowym. To metoda, która pozwala na przybliżone określenie wieku znalezisk dzięki pomiarowej proporcji między konkretnymi izotopami węgla. Wyniki wykonanego w 1988 roku badania w laboratorium w New Jersey wykazywały dwie daty. 1880 rok przed naszą erą oraz 3880 rok przed naszą erą. Twórcy reportażu The World's Oldest Tattoos twierdzą, że za tezą, jakoby mumie z Chinchorro były starsze od Otziego, stoi prosty błąd w interpretacji wyników datowania radiowęglowego. Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Otóż używany w języku angielskim akronim BC, Before Christ, czyli po polsku przed Chrystusem, a właściwie przed naszą erą, łatwo pomylić z innym, BP, i ten drugi nie oznacza początku nowej ery, a czas, kiedy badanie zostało wykonane. Dlatego też autorzy The World's Oldest Tattoos utrzymują, że wystarczyło zamienić nawet przez przypadek BP na BC, aby znaleziska nagle stały się o prawie 2000 lat starsze. Tak czy inaczej, zgadzam się z autorami wspomnianego reportażu, że właśnie Otzi jest najstarszą wytatuowaną mumią, o której wiemy. Nie daj sobie wmówić, że tatuaże to coś tymczasowego. To wcale nie moda, czy jak lubią określać to niektórzy sceptycy, jakaś dewiacja. Wiesz już o człowieku lodu, a przecież archeolodzy wykopują mnóstwo starych znalezisk. Nie są to tak oczywiste świadectwa jak w wypadku Otziego, lecz śladów popularności tatuowania naukowcy doszukują się choćby i na neolitycznych figurkach. Jak to zawsze bywa, no, interpretacja odkryć zależy w dużej mierze od interpretującego i nie można niestety uznać zdobień na kamiennym znalezisku za niezbity dowód. Zastanów się jednak. Człowiek od tysięcy lat wyrażał swoje uczucia czy ważne dla niego kwestie przez sztukę. Czasem prymitywną, to fakt, ale zawsze sztukę. A skoro nasi przodkowie byli tak utalentowani, by około 15 tysięcy lat przed naszą erą stworzyć malunki na skalne w jaskini Lascaux, dlaczego nie mieliby się skusić na ozdabianie tak oczywistej powierzchni, jak własna skóra? Ludzie od zarania dziejów lubili ozdoby, na przykład biżuterię. I właśnie w tych kategoriach postrzegam tatuaż. Jako permanentną ozdobę. Ma ona też praktyczny wymiar. Nie da się jej komuś zabrać, czego z pewnością nie można powiedzieć o złocie czy srebrze. A skoro już przy sztuce jesteśmy, to pamiętaj, że to, jak artysta oddaje czyjś wygląd, zależy od wielu czynników, które mają więcej wspólnego z nim samym, niż z osobą, której wizerunek tworzy. Niektóre ideologie do dziś zabraniają tatuowania. Jeśli przywołasz teraz imię dowolnej ich postaci historycznej, przypuszczalnie od razu skojarzysz je z twórczością konkretnych malarzy, którzy być może nawet nigdy tego kogoś nie spotkali. Nierzadko obrazy bardziej oddają czasy bliższe samym artystom, a zdecydowanie mniej przedstawianym na nich osobom. Dlatego nie powinno cię dziwić, że na obliczach najsłynniejszych starożytnych Greków czy Rzymian nie ma żadnych śladów tatuowania. Choć akurat jeśli chodzi o kulturę tych drugich, to według ówczesnych relacji greckich historyków, tatuaż przez wiele lat był domeną niewolników. Zresztą słowa greckiego pochodzenia stigma używano właśnie w odniesieniu do dziar w Grece, jak i w łacinie. Od tego pochodzi angielskie stigmatize, co w języku polskim zdecydowanie lepiej tłumaczyć jako piętnować niż stygmatyzować. Co ciekawe, w późnej starożytności permanentne ozdoby na skórze nosili już także choćby i rzymscy legioniści. Tatuowanie było przez Rzymian źle postrzegane, kojarzyło się z niewolnictwem. Całe ich życie toczyło się wokół sfery duchowej, która stanowiła dla nich niemal coś namacalnego. Sakrum wpływało na zachowania, relacje społeczne, nawet na wybory polityczne. Osoba nie ciesząca się przychylnością rzymskich bogów nie miała dużych szans na zajęcie wysokiego stanowiska w administracji państwowej czy w armii. Ludzie żyjący w starożytnym Rzymie tworzyli dość konformistyczne społeczeństwo, w którym hierarchia odgrywała bardzo ważną rolę. Niewolnicy byli najczęściej znakowani i właśnie dlatego tak ciekawy jest fakt, że rzymscy legioniści nosili tatuaże. Dla ówczesnego Rzymianina jakakolwiek ozdoba na skórze nie byłaby najmniej oznaką męstwa. Wiele się jednak zmieniło w ostatnich wiekach starożytności. Rzymianie oferowali podbitym narodom częściową asymilację, ale w zamian były one zobligowane do udzielenia imperium pomocy wojskowej. A to oznaczało, że wyrośli w odmiennej kulturze wojownicy zasilali szeregi rzymskiej armii. Tym sposobem wnosili do niej własne zwyczaje, na przykład tatuowanie. O ile żaden przyzwoity Rzymianin nigdy by się nie wytatuował, o tyle wśród ludów ówczesnej Galii, Tracji czy Dalmacji było to zjawisko dość powszechne i popularne. Sympatii do dzielania nie można też odmówić starożytnym Egipcjanom ani Syryjczykom.
Tatuowanie miało bowiem w tych kręgach kulturowych znaczenie religijne. Początki sztuki tego rodzaju w rejonie Egiptu datuje się przynajmniej na 2000 lat przed naszą erą. A teraz książka. Wszystko to, co poruszałem od samego początku na kanale, znajdzie się właśnie w niej. To poradnik dla każdego, kto marzy o swoim pierwszym tatuażu, ale powie też dużo tym, którzy je już mają. Przeprowadzi cię krok po kroku, od decyzji, przez wybór stylu i tatuatora, przez wykonanie, aż do pielęgnacji tuż po zrobieniu i dużo później. I co równie ważne, książka po prostu wygląda miodnie. Zadbałem o to, żeby była pięknie ozdobiona i pełna instrukcji i pisanych i obrazkowych. Uatrakcyjniłem ją ikonkami, zdjęciami, ilustracjami, dlatego też nie poszedłem na kompromis i wydam ją tylko w twardej oprawie. No i już najważniejsze. Na dupie se zrób będzie dostępna tylko w sprzedaży internetowej. Do premiery pozostało równo 8 tygodni, a odpowiednio wcześniej uruchomię przedsprzedaż z fajnymi gratisami, żeby nagrodzić tych, którzy kupią ją jako pierwsi. Znajdziesz w mojej książce mnóstwo zdjęć prosto od naszych polskich artystów, które zilustrują ponad 25 stylów tatuażu. Wszystko po to, żeby pokazać ci, że piękne dziary można zrobić właśnie w Polsce i wcale nie trzeba koniecznie jeździć na drugi koniec świata. Sporo miejsca poświęciłem też biologii, żeby lepiej wytłumaczyć proces tworzenia i gojenia tatuażu, a nawet tego, jak zmienia się z biegiem lat. Dzięki temu lepiej zrozumiesz, na czym to wszystko polega. Pisząc ten poradnik, chciałem stworzyć coś kompletnego, takie kompendium wiedzy o tatuażu, żeby każdy, kto je przeczyta, znał odpowiedzi przynajmniej na podstawowe pytania. Dlatego też jest tam historia tatuażu oraz cały rozdział poświęcony decyzji o zrobieniu dziary. Od tego, czy można ją sobie zrobić, przez wybór motywu i miejsca, aż do wybrania stylu i znalezienia tatuatora. Odpowiadając na pytania, które sam miałem w swojej głowie, gdy robiłem swoje tatuaże, wyjaśniam w książce, jak powstaje dziara. Dlaczego się to dzieje, dlaczego nie znika, dlaczego z czasem może się zdeformować. Cały rozdział poświęciłem też pielęgnacji tatuażu, żeby każdy dokładnie wiedział, jak to dobrze robić. No, to chyba tyle na dzisiaj. Pilnie śledźcie moje social media i kanał, bo będę dawał znać, co i jak z książką. I oczywiście na bieżąco będą tu nowe filmy o dziarach, bo książka to dopiero początek. Widzimy się za tydzień o 17:30. Siema!